To już 108 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Donbas znajduje się pod ciągłym ostrzałem. Z kolei do Kijowa przyjechała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dostawy broni są dziś kluczem do zwycięstwa Ukrainy. O to nieustannie apeluje prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosja chce rozbić każde miasto w Donbasie, każde, i to nie jest przesada. Wołnowacha, Mariupol, wszystkie te ruiny były kiedyś szczęśliwymi miastami. Teraz są tam czarne ślady po pożarach, dziury po wybuchach. To wszystko, co Rosja może dać swoim sąsiadom, Europie i światu. Od dostaw broni zależy dziś los Donbasu. Donbasu, który ostrzeliwany jest przez całą dobę. Każdego dnia ginie tam 100 ukraińskich obrońców. Giną także cywile. Rosjanie siłą wysiedlają mieszkańców Popasnej, a potem okradają ich domy. Teraz ludziom pozwolili wracać do Popasnej na piechotę. To mniej więcej 7 kilometrów. Wrócili i zobaczyli, że w budynkach nic nie zostało. Ukradli wszystko. Sprzęt gospodarstwa domowego, meble, jedzenie. Armia ukraińska z powodzeniem przeprowadza ofensywę w obwodzie zaporowskim. Krzyżuje plany okupanta o zajęciu regionu. Niedługo wojska ukraińskie mogą odbić z rąk Rosjan okupowane miasto Melitopol, napisał jego mer Iwan Fedorow. Jest faktem, że w ciągu ostatnich 2 tygodni linia frontu została odsunięta od Zaporoża gdzieś o 5-7 kilometrów. W Mikołajewie mieszkańcy ustawiają się w długich kolejkach po wodę pitną i żywność. Przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu przyjeżdżamy tutaj po wodę, bo w naszym sąsiedztwie nikt o to nie dba. Obwód mikołajowski jest na celowniku armii Kremla od początku wojny. To kluczowy punkt na drodze do Odessy. Burmistrz Mikołajowa apeluje o opuszczanie miasta, bo celem Rosjan mogą stać się nie tylko porty morskie, ale i infrastruktura cywilna. Tu jest zupełnie niebezpiecznie, bo umierają ludzie i upieram się, że muszą opuścić miasto, przenieść się do innych miast, a przynajmniej zmienić dzielnicę, w której mieszkają, tutaj w mieście. Porty na Morzu Czarnym nadal są blokowane. Kijów nie chce zgodzić się na to, by statki były kontrolowane przez Rosjan. Popieramy format, w którym powstanie bezpieczny korytarz morski dla transportu ze statkami naszych partnerów, którym będziemy mogli przewieźć całe nasze zboże. Jeśli nie ma korytarza pod flagami krajów, którym można zaufać, to taki transport zboża jest niemożliwy. Do Kijowa przybyła dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Spotkała się już z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.